Oto piłkarz, który jest w centrum uwagi. Ma najwięcej bramek w tych rozgrywkach. Czy dziś pokaże dlaczego? Witamy Państwa z paryskiej świątyni futbolu, Parc des Princes. I zapraszamy na, miejmy nadzieję, kawałek futbolowego widowiska przez Wielkie W. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Przed nami już za moment spotkanie 1/8 finału w Pucharze Francji. PSG zmierzy się z Rennes. Zdecydowanym faworytem tego starcia są oczywiście gospodarze. Oby tylko nie zlekceważyli rywala, bo na pewno jest on szczególnie zmotywowany, by pokazać, że nie jest tylko chłopcem do bicia, że potrafi grać w piłkę. Faworyci muszą się mieć na baczności. Przerwał atak rywali. Gaëtan Laborde. Ależ doskonała sytuacja. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka! Prowadzą zatem 1-0. Wijnaldum. Leandro Paredes. Kylian Mbappé. Barella. Mbappé, może być niebezpiecznie. Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Menedżer może tylko załamywać ręce, bo cóż może więcej? Szansa na wyrównanie była, ale przesądził czynnik indywidualny. Brak dokładności. Głęboko w pole karne zagrywa. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Mogą wyrównać stan meczu. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Gol! Oj, czy na pewno w bramce znalazła się odpowiednia osoba? Patrzymy raz jeszcze na tę powtórkę, zastanawiając się, czy bramkarz mógł zrobić coś lepiej. Moim zdaniem na pewno. Wszyscy trenerzy świata uczą, żeby wybijać piłkę w bok, poza zasięg rywali. Tutaj trafiła wprost pod nogi przeciwnika, który skwapliwie to wykorzystał. Wyrównali więc stan spotkania 1-1. Mbappé teraz przy piłce. Wijnaldum. Mają okazję na prowadzenie. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki. Zero czasu na reakcję, a jednak broni. Messi dośrodkowuje z rogu. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Wijnaldum! Nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola. Jaka jest szansa obrony? Strzał z tak bliska. Niemal zerowa. Jednak widzieliśmy to przed chwilą. Mogli objąć prowadzenie, ale podłują. I teraz trener daje upust zrozumiałej złości. Leo Messi z rzutu rożnego i już nic z tego rożnego nie będzie. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Gol!
Mbappé, nie do obrony. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak mniemam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Ależ teraz radość w strefie trenerskiej. Nic dziwnego, dopinają swego. Muszą się cieszyć, że wreszcie prowadzą. A zatem mamy wynik 2-1. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Rijo i broni bramkarz, coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Rzuca w okolice 11 metra. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Leo Messi. Barella. Nicolo Barella. Chorągiewka. Gwizdek. Tu jest spalony. Za szybko ruszył do tej piłki i chorągiewka poszła w górę. Spalony i zmarnowana szansa. Odebrał tę piłkę jak na treningu. I Marquinhos. Nicolo Barella. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Bramkarz w opałach. No, znakomity teraz ten strzał, ale piłka odbija się od słupka. Pech, bo jak inaczej to określić? Poziom 1/8 finału Coupe de France to ten etap we francuskich rozgrywkach. Zaraz, to może być bramka. Kluczowa interwencja obrońcy, ale nadal jest groźnie. Barella! Mamy gola, proszę Państwa! Prowadzą dwiema bramkami, w pełni zasłużenie. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką, może sobie pogratulować. Na tablicy wyników 3-1. Do Messiego. Ależ okazja dla Messiego. Wijnaldum. Tak jest, proszę Państwa. Kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą 3 trafień. Z
Spójrzmy raz jeszcze na dośrodkowanie, które umożliwiło ten strzał. No a potem był ten strzał z voleja. Idealnie podszedł pod piłkę i uderzył prostą nogą. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Gwizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc des Princes. Oglądamy już drugą połowę tego spotkania. Przypomnę, mecz toczy się w ramach rozgrywek Pucharu Francji. Nicolo Barella. Adresatem podania Wijnaldum. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Mbappé, może być niebezpiecznie. Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodne, już widziałem tę piłkę w siatce. Głęboka ta centra z narożnika. Neymar uderza! Pierwszy... Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Ależ pechowo zakończyła się ta interwencja. To była naprawdę niezła obrona. Trudno tutaj doszukiwać się winy. W takich sytuacjach można mówić o wielkim pechu, bo możesz zrobić co w twojej mocy, a koniec końców i tak pada bramka. Na tablicy wyników 5-1. Gini Wijnaldum. Już wkrótce na naszej antenie będzie też można zobaczyć ciekawie zapowiadające się spotkanie Ligue 1. Paris Saint-Germain zmierzy się z Rennes. Tak, faktycznie. Na taki mecz warto sobie zarezerwować miejsce w kalendarzu, bo zapowiada się ciekawy pojedynek. Czy Neymar to wykorzysta? Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Messi dośrodkowuje z rogu. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Santa Maria. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas wkrótce naprawdę dobry mecz. Zapraszamy przed ekrany. Niebawem prawdziwa piłkarska uczta. Obie drużyny będą do tego meczu doskonale przygotowane, więc spodziewam się dobrej i oby widowiskowej wymiany ciosów.
Piłkarze PSG wyraźnie częściej są w tym meczu przy piłce. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bezradnych i zdziwię się, jeśli zdołają wrócić do gry. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. No tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do 2 trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Messi. Simons. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Do Messiego. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. I co, mili państwo? To znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Teraz w powtórce tej bramki widać, ile wysiłku zostało włożone w przygotowanie tej akcji. Spokój, brak pośpiechu, gol. A sam strzał był już formalnością. Z takiej odległości ciężko nie trafić. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Messi. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Okazja, Leo Messi. Obrona, ale piłka w grze. Tracą teraz piłkę na rzecz rywali. Piłkę ma teraz Wijnaldum. Zanosiło się tutaj na gola, ale pokrzyżował im szyki tym świetnym odbiorem obrońca. Przed nami ostatnie 2 minuty regulaminowego czasu. Jest okazja na dośrodkowanie. Zablokowany ten strzał. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma bramki. To ostatni gwizdek, który pieczętuje awans do kolejnej rundy. Oklaski kibiców są jak najbardziej zasłużone. Awans ani przez chwilę nie był zagrożony. Wyraźna przewaga, co widać choćby po wyniku. Gratulujemy świetnej postawy i czekamy na kolejną rundę.